Nazywam się Adriana Bednarczyk. I Adam Burdak. I za rok bierzemy ślub. Poznaliśmy się na początku studiów. Na angielskim? Tak, na zajęciach języka angielskiego. Na początku troszkę się tam spotykaliśmy, ale jeszcze nie tak poważnie. No, na początku były jakieś inne sympatie, po stronie Ady oczywiście. Ale no, dojrzała w końcu, że to ja jestem ten jedyny, zrozumiała swój błąd. Musiałem trochę się napracować i wyrwać chwasta, jak to mówią, ale udało się i jesteśmy razem. No. Pół roku biegałem, pół roku latałem, nawet więcej, 8 miesięcy chyba. Zabiegałem o względy, no i w maju, a raczej w kwietniu, 1 kwietnia się... Udało się. Tak, udało, na wyjeździe. Jesteśmy razem 5 lat, niedługo, właśnie za kilka dni dosłownie mamy 5. rocznicę. Od samego początku sobie powiedzieliśmy, że będziemy razem już na zawsze i... No i dotrzymujemy słowa. Tak. Po 5 latach. Jeśli chodzi o nasze wesele, to będzie ono zorganizowane w takim troszkę boho miejscu. Natomiast my postaramy się zrobić je bardziej eleganckie. I to będzie, to nie będzie duża uroczystość, będą po prostu bliskie nam osoby. Najbliższe. Tak, najbliższe osoby z naszego otoczenia, nasza rodzina, nasi przyjaciele, pies, no jeszcze nie wiemy, czego zabierzemy, ale... Zobaczymy. Może tak. I nie możemy się doczekać, przynajmniej ja. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Izabela. Miło poznać. Ty jesteś panną młodą? Tak. Wow, ale masz grupę. Karolinę. Cześć. Moje kochane dziewczyny. Cześć. Hej. Adam, miło mi. Kochany narzeczony i kochany pies. Widzę, że odwiedziła mnie cała ferajna. Jest sporo osób, no i jeszcze mały przyjaciel. Ciekawa jestem, czy wszyscy będą doradzać przy tym wyborze. Bo jak tak, to chyba mnie to już nie trzeba. No dobra, a ty będziesz pomagał dzisiaj? Nie. Nie? Mam jakąś opinię, ale zostawię to. Zostawię to kobietom, tak. Ale to jest ciekawe, co powiedziałeś, że masz opinię. To mnie bardzo zaciekawiło. Czyli ty wiesz, jak ona powinna wyglądać w dniu ślubu? Mam jakieś tam wyobrażenie swoje. No to ja bardzo chciałabym poznać to twoje wyobrażenie, bo my potem zrobimy swoje, ale no dajmy mu, nie? No dobra, niech spróbuje, niech się wykaże. Słuchaj, to super by było, jak ty byś po prostu tak mi pokazał, na przykład na bazie tych sukienek, które tu są, co jest fajne, co jest niefajne, okej? Okay? Dobra. To nam może pomoże. Dobrze. No dobra, to dziewczyny, wy tutaj przejdźcie sobie troszeczkę do boku, a my damy pole do popisu chłopakom. Chodź tu, wafel. A jak ty się wabisz? Wafel. O, wafel, może ty też coś powiesz? Co? Pokażesz, która ci się podoba? Och, jaki słodki ty jeszcze. O, słodki wafelek. Ja lubię pieski. W ogóle jestem team pies, zdecydowanie. To zobacz, co my tu mamy. Tak, to na pierwszy rzut oka nie podobają mi się koraliki na pewno, więc cokolwiek z koralikami to dla mnie odpada, ale to jest tylko moja opinia. No zobaczymy, tak, tak. Co wam wyjdzie. Dobra, to nie podobają mi się na pewno koraliki. To jest dla mnie osobiście no go. Ale poczekaj, wszystkie koraliki, czy na przykład perełka odpada? Zależy ile, no na przykład ta sukienka, jest za dużo tego. Jakaś jedna perełka może, dwie, trzy. Na całej sukience dwie, trzy, dobra? Za dużo. To trochę kojarzy mi się, jak ja kiedyś plotłem koraliki w podstawówce, no to z tym mi się kojarzy, to nie za bardzo. Okej. Okay. To jest moja opinia. Nie podobają mi się też na przykład takie rzeczy. Dla mnie najlepsza sukienka to jest taka prosta, klasyczna. Czyli ma fajny, po prostu taki długi, czuć tą biel, taki długi jakby, nie wiem, ogon, tak. Ogon, ten, tak? Może tak nazwać, wafel? Jak wafel? Długi ogon, no. Tak. I jest prosta. Nie lubię takich udziwnień. Przynajmniej dla mnie to jest idealna sukienka. I to fajnie, że on zaraz wychodzi, dziewczyna. Jeszcze jakieś coś? Tak, jeżeli chodzi o to, to bardziej ja lubię, jeżeli sukienka jest właśnie taka długa, czy to nie jest taka syrenka, taka rybka, gdzie jest dotąd, czy tam dotąd, tylko to jest taka normalna, klasyczna i nie lubię bez. Czyli nie może być taka księżniczka dla mnie, tak? Tylko to musi być taka bardziej klasyczna, fajna, opływowa, a nie taki bulldog. Nic nie rozumiem. W sensie, czyli nie może być obcisła. Tak, i nie może być za bardzo taka ze stelażem, jak kiedyś było. No, wiecie, o co chodzi, ale beza, to jest beza księżniczka. W sensie to w średniowieczu było, to już dawno jakby odeszliśmy od tego. Czyli po prostu jakby bardziej gładka tkanina. Tak jest. I nie za dużo, nie za mało. Tak, idealnie. I nie za dużo, nie za mało ozdób. Tak jest.
Super. Jestem bardzo zaskoczona. Nie wiedziałam, że on wie tyle o sukniach i że ma takie wyrobione zdanie. Ale nie sądzę, że będzie to decydujące w moim przypadku. Myślę, że to, że Adama nie będzie przy wyborze sukni, da nam odrobinę luzu, swobody, wolności. No dobra, czyli tak, skoro ty nie chcesz widzieć, to zostaniemy tylko z tymi twoimi uwagami i puścimy cię z wafelkiem na spacer, i to całkiem długi. A my co? Zadziałamy, nie? Dziewczyny? Jesteśmy gotowe. Jesteśmy gotowe. Jesteśmy bardzo gotowe. Weźmiemy pod uwagę wszystkie uwagi Adama i coś. Wysłuchałyśmy. No dobra, to teraz ja bym bardzo mocno chciała się skoncentrować na twojej wizji tej sukni, więc teraz tylko ciebie biorę na najważniejszą rozmowę. A wy dziewczyny możecie się tu rozejrzeć, poszperać i zobaczymy się już od razu na mierzeniu, tak? Tak. Dobrze. Chodź, moja droga. Życzę jej powodzenia. Powodzenia, dokładnie. Pamiętaj o wskazówkach. Nie wierzę. Dobrze. No ma swoje zdanie chłopak. Dosyć konkretne, sprecyzowane. Wie, co jest cool, co nie jest cool. I zaczynam cieszyć się, że wafel potrzebuje spaceru. Ada, słuchaj, zanim przejdziemy do tego, jak ma wyglądać ta twoja suknia, to ja chciałabym trochę poznać ciebie, dowiedzieć się, co jest twoją pasją, co lubisz w życiu robić, bo tak naprawdę też ta suknia musi być takim odzwierciedleniem ciebie, twojego charakteru i tego, jaką jesteś osobą. To powiedz mi trochę o sobie. Na pewno można o mnie powiedzieć, że jestem osobą aktywną fizycznie, bo bardzo lubię sport. No to widać po twojej sylwetce od razu, nie? Właśnie, staram się też dbać o sylwetkę, dziękuję bardzo. Staram się dużo ruszać, bardzo lubię aktywność fizyczną, ćwiczę tak naprawdę no co drugi dzień, tak się staram. Super, ale co, chodzisz na siłownię, czy co lubisz najbardziej robić? Ćwiczę w domu i bardzo też lubię biegać. Teraz masz psa, więc w ogóle on cię wyprowadza na spacerek. No, nawet nie muszę wspominać o tym, także wiadomo, ale no wiosna też idzie, więc coraz więcej spacerów, to też bardzo fajna aktywność fizyczna, także... Jesz na świeżym powietrzu. Oczywiście, witamina D. To jest też tak, że jak uprawiasz jakiś sport, to przynajmniej ja tak mam, super jest ważne to, co na siebie nałożę. Od razu jak mam jakieś fajne ciuchy, to od razu mi się bardziej chce, nie wiem, czy też tak masz. Tak, zdecydowanie. Ja uwielbiam takie stroje, które są w różnych kolorach i które gdzieś tam przyciągają te spojrzenia. Przygotowałam nawet dla ciebie kilka takich fajnych setów z leggingsami, topami, bo w tym sporcie trzeba odnaleźć taki pierwiastek kobiecy, modowy, wydaje mi się, że to też jest oczywiście ważne. To co, chciałabyś przymierzyć? Pewnie. No to zapraszam cię. O, no proszę. No sylwetka niczego sobie. Zobacz, jak pięknie wyglądasz w lusterku, możesz się obejrzeć. Ale w ogóle jaki super kolor wybrałaś. Piękny, nie? Ada jest niezła, bo wybrała po prostu nie dość, że kolor sezonu, to jeszcze wygląda w nim doskonale. No i no umówmy się, ta jej figura w tym kostiumie. Żyć nie umierać. W ogóle ja mam takie poczucie, że Oceans Apart, oprócz tego, że ma fajne tkaniny, czujesz, jakie są miękkie, nie? Bardzo. To też mają przepiękne kolory, fajny design, no i o Jezu, ty wyglądasz w tym. Bardzo wygodne, naprawdę. Wiesz co, ja mam wrażenie, że te ich stroje są takie bardzo uniwersalne, że tak naprawdę na każdej sylwetce fajnie wyglądają. Oni też mają większe rozmiary, jak dziewczyny potrzebują, też mają malutkie. Ta taśma tu, czujesz, jak fajnie opina? No właśnie, trzyma brzuszek, modeluje, no naprawdę to jest czad, chociaż u ciebie nie ma za bardzo co trzymać. Ale jakbyś na przykład tam miała brzuszek, to te leggingsy by super z tym poradziły. No więc to jest po prostu super. Bardzo wygodne, naprawdę są mega wygodne. Będzie się w nich dobrze biegać? Zdecydowanie. No to ja chciałabym ci po prostu podarować od Oceans Apart parę takich zestawów, żebyś miała je w różnych kolorach i żeby ci się miło biegało całą wiosnę, całe lato i żebyś po prostu, wiesz, na ten ślub miała idealną sylwetkę. Będę biegać. Dla wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy chcieliby wypróbować kostiumy sportowe od Oceans Apart, mam kod zniżkowy. Korzystajcie, ćwiczcie, dbajcie o siebie, o zdrowie, o figurę. To jest dobry czas.
To porozmawiajmy teraz o tym najważniejszym stroju w życiu, czyli o sukni ślubnej. Powiedz mi, jak ty widzisz tę suknię? Jaka ona musi być, żeby spełnić twoje marzenia, odzwierciedlić ten twój charakter, to, że jesteś osobą aktywną, a jednocześnie pokazać twoją figurę, nie wiem, na ile chcesz ją zaprezentować, czy to ma być coś obcisłego, czy dużego? No właśnie, wolałabym raczej sukienkę taką przylegającą, żeby jednak była troszkę bardziej dopasowana. Nie za dobrze czuję się w takich, które są trochę rozkloszowane, czy to litera A, czy już właśnie księżniczka. Czyli w ogóle myślisz o rybie? Tak. Może niekoniecznie nawet z tym odcięciem takiej typowej syrence, ale raczej, żeby jednak tutaj przy biodrach była przylegająca, bo nawet podczas mierzenia sukni już często sobie tak zbierałam, bo czułam po prostu, że potrzebuję mieć tutaj dosłownie zebrane i w takich czuję się najlepiej. Wydaje mi się też, że nie wyglądałabym dobrze w takich sukniach, które są całe z koralików, koronek, to tutaj troszkę Adaś coś tam wpływ już ma na ciebie jednak. Już coś tam wiedział, ale no, gust mamy dość podobny, także wydaje mi się, że no, dobrze myśli, bo ja również chyba nie czułabym się dobrze w takich bardzo strojnych sukniach. To powiedz mi o tych zdobieniach. Na ile możemy sobie pozwolić, czego byś na pewno nie chciała, ile to jest według ciebie za dużo? Okej, wydaje mi się, że tak, góra, tutaj możemy sobie działać, jakieś koraliki, cekiny, coś błyszczącego. Dobra. To tutaj Adasia, opinia trochę tak... Dobrze. Tutaj akurat nie posłuchamy. Także tutaj bardziej właśnie, żeby coś działo się na górze, ale raczej dół, żeby był skromny. Tutaj raczej troszkę przylegający po prostu, podkreślający i już, żeby się za dużo nie działo. No dobra, to co? Zaczynajmy. Dobrze. Pierwszą suknię dla siebie wybierze Ada. Więc tutaj masz propozycję. Działaj. Wybieraj, przeglądaj, proszę bardzo. Ta sukienka jest z dużym potencjałem, widzę, bo tutaj mamy bardzo ładną górę, zdobną. Na tym mi zależało. No, taka to troszkę pod spodem jakby ryba, a z wierzchu troszkę jakby literka A. Bardzo ciekawa ta. Jest, zainteresowała mnie, ale lecimy dalej. No tutaj jest taka suknia, która jest już bardzo, tak jak powiedziałam, bardzo intensywna. Z góry na dół się dzieje, także może być troszkę too much. Tu mamy piórko. Tak, to piórko jest takim dodatkiem, więc może być, może go nie być, może być ono na rękawkach. A jak wygląda dół? Jak to się ona układa? Jest bardzo delikatnie tutaj wzdłuż ciała i delikatnie się rozchodzi dołem, ale zauważ, że ona ma bardzo duże rozcięcie, więc fajnie pokazuje nogę, ty możesz sobie na to pozwolić. To jest taka klasyczna suknia, ale taka, wiesz, nowoczesna i z pazurem. Mam tylko jedną wybrać? Wow. To jest błysk. Jakbyś zachciała zaszaleć jednak, zmienić koncepcję nieco. No. Chyba jednak tutaj się przesuwamy teraz. Aha, i to są rękawki, mogą być, może ich nie być, tak? Tak to wygląda. I dół, aha, rozcięcie jest na przodzie w ogóle. A tutaj widzę, że jest taka warstwa koronki pod spodem, czyli mamy na tiulu jakieś aplikacje i pod spodem jest koronka. I to jest... Bo jednak taka wielowarstwowość powoduje fajne takie wrażenie, wiesz, bogactwa na tej sukni, ale też ona nie przytłacza, bo ilość tych dekoracji jest rozłożona warstwowo. Tak, widzę. No ciekawa to jest suknia, no niestety jest gorsetowa i troszkę może jest też za dużo tutaj tego wszystkiego. No ja to jednak jestem klasyczna babka. No to co klasyczna babka wybiera? Jeszcze zerknę na tą, bo tej się tak dobrze nie przyjrzałam, prawdę mówiąc. Tutaj mamy koronkę. No jest bardzo piękna, taka ten dół jest taki lejący, bardzo elegancki, ale też właśnie z fajnym rozcięciem na nogę. Dobra, spróbujmy. Serio? Ale mnie zaskoczyłaś, no nie wierzę. Muszę się wesprzeć. Nie, absolutnie nie sugeruję, że to jest zły wybór, jest piękna. To zobaczymy, co wybierą moje dziewczyny, ale wydaje mi się, że... Próbujemy? A nawet do Trump. No dobra, Ada, to chodź. Lecimy, mierzymy. Próbowałaś mnie przekonać, ale... Nie, no super, że tą wybrałaś, wiesz, jestem zaskoczona. Ada szuka wśród tych raczej bogato zdobionych sukienek i raczej obcisłych, a ostatecznie stawia na totalnie gładką propozycję o kroju literki A.
naprawdę, ty wyglądasz... Wow. No ja troszeczkę Jezu. Za nie mówiłam. Oh, Jopolka, no, wyglądasz super. Przepięknie. Nie, przepięknie super. Wyglądasz. Klasycznie, lekko romantycznie, no... Pięknie kobieto. Rozważna i romantyczna. No, bardzo ładna sukienka. Czy wy jesteś trochę zaskoczone tym wyborem? Jestem zaskoczona, bo sukienka jest trochę nietuzinkowa przez to, że ona ma tą koronkę, więc ona jest trochę sexy, ale jest do tego jeszcze z tą bielą, klasyczna, elegancka. Jest zaskakujące dla mnie połączenie. Nie widziałam takiej sukienki, ale wyglądasz przepięknie. No i też nie do końca jest to sukienka, o której Ada mówiła. Tak, dokładnie. Zdobiona góra, przyległa, obcisła, no nie do końca, ale no, wyglądasz naprawdę bardzo ładnie, bardzo ci pasuje. I do figury, i do urody. Bardzo, bardzo ciekawy wybór, ale bardzo dobry wybór. No. Natomiast, no, ciekawa. Ci powiem. Ciekawa jest bardzo, bo ten lejący się dekolt tutaj, jak to się nazywa? No, to jest taka woda. Woda, o, to się mówi woda. No, ciekawy wygląd, naprawdę. Fajnie, że jest tutaj takie odcięcie. Podobały mi się te guziczki też tutaj, które, ta aplikacja. Bo te guziczki są w takim niestandardowym miejscu, tak. Dlatego one są tak ciekawe. Natomiast to, co mi się na maksa podoba w tej sukni, to jest to, jak masz pięknie zaznaczoną talię. Zobaczcie, bo bardzo. Ty jesteś bardzo szczupłą osobą i często u takich delikatnych sylwetek ciężko jest zaznaczyć tą talię, bo tam jest wszystko malutkie. A przez to, że ta góra ma ten właśnie luźny, lejący materiał, tam się robi taka objętość i dzięki temu ta talia od razu jest super zarysowana. Więc to mi się bardzo podoba. Powiem wam, że nie wiem, czy jestem przekonana co do tyłu. Bo jakoś nie zwróciłam na niego uwagi, nie wiedziałam, jak on będzie wyglądał. I to jest taki tył trochę jak właśnie z takiej koszulki bokserki troszkę. Tak, sportowy? A właśnie, element sportowy. Także akurat tutaj nie wiem, czy bym tak chciała na sportowo. Ale podoba mi się wycięcie, nie będę pokazywać siniaka, ale jest tutaj. Tak, super. Jest to bardzo dobry wybór, wyglądasz bardzo ładnie. Dziękuję. Mam takie poczucie, że ta sukienka po prostu podkreśla taką eteryczność twojej urody, jest subtelna i dzięki temu po prostu super do ciebie pasuje. Pięknie to opisałaś. Bo patrzę na piękny obrazek. No dobra, pierwszy super. Strzał, musicie przyznać, jest niezły. Jest dobry, bardzo dobry. Jest bardzo dobry. Trafiony. Więc teraz może zmartwię was, że będzie czas, abyście wy wybrały coś dla Ady, więc poprzeczka jest zawieszona naprawdę wysoko. I to ona ją zawiesiła, nie patrzcie tak, na mnie. Bardzo wysoko, to prawda. Teraz Daria i Karolina wybiorą suknię dla Ady. Przed wami jest trudne zadanie, bo musicie we dwie wybrać jedną sukienkę, czyli musicie się zgodzić. Tak, dobrze, będzie. Ale na szczęście Ada dosyć jasno swoje kryteria określiła, więc tak. Mamy trochę ułatwione zadanie, aczkolwiek może właśnie trochę wyjdziemy z tego. No właśnie, bo może po prostu to też nie chodzi o to, żeby dokładnie dawać jej taką suknię, o której ona myślała, bo przypuszczam też, że dużo właśnie takich sukienek przymierzyła. Może warto ją zainspirować czym innym. No nie wiem, nie chcę was jakby nakierowywać. Spróbujcie po prostu we dwie wybrać coś, co chociaż was dwie satysfakcjonuje. Tak, no postaramy się. Dobra. Postaramy się. Ładnie, zobacz, ta jest... w swoją stronę, na pewno to tak. Zrobią wspólnie. Zobacz, ta jest ładna, co sądzisz? Pokaż, która? No właśnie druga? Nie, dla mnie nie, bo ona jest za bardzo pstrokata. No. Ja nie lubię, jak ona jest taka mocno, mocno ozdobna, ja lubię klasyczne. Możesz mieć rację, bo ona ma dosyć mocno dół zdobiony też, tak, więc żeby nie przyćmiła... Może bez tej góry, ta mi się podoba. Która? Jest ta, ale bez tej góry. To są rękawki. Tak. A, to są rękawki. A gdyby te rękawki... Można, nie trzeba. Okej, okay. Czyli jest taka możliwość. Oczywiście. Uj, jakie mielutkie. A może spodnie, Karolina? Spodnie? To by było odważne. To by było odważne. Odważne zdecydowanie. Ja myślę, że powinnyśmy wziąć pod uwagę, bo tutaj, zobacz, jakby noga będzie widoczna, a przy Ady sylwetce to by wyglądało super. Ale nie wiem, czy ona by się zdecydowała. Ja myślę, że raczej na spodnie. Nie. Że raczej nie. To że raczej bardziej klasycznie. Kobiece. Spodnie są takie bardziej stanowcze, a myślę, że ona powinna bardziej podkreślić taką, nie wiem, kobiecą stronę. Ta mi się też podoba. Nawet z tymi piórkami. Ta mi się też trochę podoba, mimo tego, że ma zdobienia, bo
jest taka bardziej przylegająca. I... A ta gładka, ona jest przylegająca? No, czy... Ta? A nie, ta. Ta jest ładna. Ta jest ładna. Ta mi się podoba. Zobacz, jak będzie chodzić, będzie widać nogę, jak będzie tańczyć, też to będzie widać. I na co tu postawić? Mi się wydaje, że ta gładka jest ciekawym wyborem. Nawet tutaj, zobacz, warto spojrzeć na to piórko. No super to wygląda. Ale jak gładki ją widziałyśmy już, może lepszym wyborem byłaby jakaś taka... Ale to w takim razie, bo... No to musimy się zdecydować na jedną, no. Mhm. Mogę ją wyciągnąć? Mogę. Tak, ciągnij, ciągnij. Mhm. Piękna, co? Kolor ładny. Piękna. Jest bardzo ładna. Jest bardzo ładna, jest dopasowana, a bardzo ładnie podkreśli figurę Ady. Mhm. Jest dosyć mocno zdobiona, ale... Pokażę ale tył? Z klasą. Śliczny. Tył ma bardzo tył ładny. Tył będzie taki otwarty. Nie, fajna. Ta jest fajna. A możesz jeszcze tam... No właśnie, próbować? Możecie jeszcze tą wyjąć i sobie pooglądać ją, żeby porównać i podjąć finalną decyzję, nie? Ta jest ciężka. Mi się ciężko tańczyło. Nie, ta jasna. No dobra, ja myślę, w takim że ta. Razie ta, ta, ale czy ta, czy ta gładka? Dobra, teraz czyli wybrałyście najładniejszą tak? zdobioną i najładniejszą gładką. Właśnie, teraz decyzja. Nie, myślę, że w tej zdobiona. W takim razie, skoro... Zdobiona. Dobra. Po wielu chyba znaczy to będzie fajnie, jeżeli widziałyśmy ją w gładkiej, zobaczmy ją w zdobionej i wtedy będziemy wiedziały, czy dalej idziemy w kierunku bardziej zdobiona, czy bardziej gładka przy tej ostatniej propozycji. Po prostu będzie taka możliwość porównania bezpośrednio jedna po drugiej. Tak. Dobrze. To w takim razie mamy wybór? Tak. No to teraz ryzykujecie, brawo. No. Zobaczymy. Tylko na to zobaczy. Co Ada da. Ostatecznie dziewczyny wybierają bogato zdobioną rybę. Ryzykownie, ale fajnie, że zdobyły się na odwagę. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. No nie! No piękna! No to... Nie, to zupełnie coś innego, ale naprawdę wow. Ładnie wyglądasz. Wariatki. No mamy gust, po prostu mamy gust, Karolina. Ale was podsumowała! Oszalałyście, naprawdę. No co, naprawdę, naprawdę? Tu mówisz, oszalałyście, a patrzysz w lustro i widzę, że ci się podoba. Znaczy tak, góra bardzo, ale dół, no nie, jest za dużo. Jest zdecydowanie mój no krój, co? Bo wolę coś bardziej przylegającego. Mhm. Jednak tak, ale jest za dużo zdecydowanie na dole, tak. Nie, powiedzcie jej, że ładnie wygląda. Wygląda przepięknie. Ale ładny tył z boku, bardzo ładny. Fajnie, że na ramiona też ci coś opada. Mi się wydaje, że trochę te kwiatuszki, które są naszyte, takie delikatnie odstające, to faktycznie, może one są troszeczkę... Zbyt odstające. Zbyt odstające, tak, tak powiedzmy, ale no, wyglądasz oszałamiająco i jest tren. Jest tren. Jest tren, więc zależało ci na trenie. Jest i on. Bardzo zdobny. Piękne plecy. Gdyby była góra właśnie taka, a dół gładki, byłaby super. Tak. I lekko naprawdę wyciągnę. Chciałabyś taki piękny, zdobiony dół zamienić na gładki. Zamieniłabym, no. O, dziewczyny, no, ale nie, fajnie, nie że podjęłyście to ryzyko, tak? Wiedziałyśmy, że na dwoje babka wróżyła. Tak, a myślę, że warto było podjąć tę decyzję, chociaż żeby Adę zobaczyć w tej sukience. No wyglądasz właśnie. Pięknie, bardzo ci pasuje. I jest tren. Nie żałujecie, że wybrałyście tę suknię? Nie, zobaczyłyśmy ją w czymś innym. I gdyby dół był faktycznie mniej błyszczący i mniej taki pstrokaty, to by była... To może byłaby ładniej. No powiem wam tak, mi podobała się bardzo pierwsza suknia, ale jak widzę tak piękną figurę, to faktycznie fajnie ją podkreślać. I nie dziwię się, że jednak... Taka ryba to jest coś, do czego ci ciągnie tak. I co czujesz i w czym chciałabyś wystąpić. To ja oczywiście podejmuję wyzwanie.
szukamy kolejnej sukni, szukamy tej sukni idealnej, więc chodź ze mną pomierzyć i jeszcze tam pokażę Ci coś specjalnego, co dla Ciebie przygotowałam. Zapraszam. Tutaj sobie pomierzymy teraz suknię, ale Ty chyba przy pierwszej wspomniałaś o tym, że zwłaszcza jak jest gładka sukienka, to można ją troszeczkę... Tak. Jak to się mówi? Podkręcić. Podkręcić, właśnie tego słowa mi zabrakło. Można ją nieco podkręcić dodatkami i właśnie chciałam Ci pokazać, jaka fajna biżuteria jest z perełek. Tu mamy duże naszyjniki, więc jeżeli masz sukienkę z dużym dekoltem, albo taka właśnie gorsetowa, to jest świetna biżuteria, ale muszę Ci pokazać, jakie fajne są te kolczyki. Śliczne. Bardzo delikatne i to tak naprawdę jest taka biżuteria, która praktycznie do każdej sukni będzie pasowała, bo też taki jasny kolor przy twarzy bardzo ładnie ją rozświetli. No jestem w tych z tymi dodatkami tutaj złotymi mega zakochana, więc pamiętaj tylko, że jak już wybierzesz suknię, to żeby też zadbać o wszystko, wszystkie te dodatki i biżuteria to jest absolutny must. Bardzo spodobały mi się te. One by świetnie pasowały do tej pierwszej sukni, którą ja wybrałam przez te złote elementy. One są takie w bardzo ładnym kształcie. One fajnie będą tak wydłużać, prawda? Natomiast ta pierwsza suknia, która była gładka, no jest po prostu idealna do nawet większych, wiesz, kolczyków. Tutaj mamy takie subtelne, ale nawet jakbyś chciała coś większego... Te w ogóle są fajne, bo widzisz, teraz suknie ślubne też mamy w różnych kolorach, rzadko kiedy zdarza się suknia biała, a tu mamy takie bardzo ładne odcienie, widzisz, trochę cielistego takiego. Padające trochę w ciepłe kolory. Mhm. Więc to będzie naprawdę pasowało do bardzo wielu odcieni i wydaje mi się, że takie kolczyki są mega twarzowe. Także to jest ważna rzecz, żeby o tych ostatnich dodatkach nie zapominać, bo bardzo często właśnie one tworzą całość i tak naprawdę nadają stylu całości. Tak. Doskonale wiecie, że diabeł tkwi w szczegółach, a im prostsza sukienka, tym więcej takiej dodatkowej oprawy potrzebuje, więc fajna biżuteria jest absolutnym must have przy tworzeniu finalnej stylizacji. No dobra, to co? Pamiętamy o biżuterii, natomiast teraz musimy znaleźć tę suknię idealną dla Ciebie. Zaczynamy mierzyć, tak? Tak. Pomoże nam Pani Olga. Pani Olgo! Pewnie gdzieś jest. O, super. Cześć. To jest Pani Olga, która pomoże nam z sukniami, będzie Cię przebierała i no, będzie też pomagała mi w wyborze. Tak, już się nie mogę doczekać. Zawsze mnie wspiera. No dobra, to działamy. I sobie kroczek. To jest bardzo dziewczęca propozycja. O, wow. Bardzo tak wdzięcznie, lekko. Ładnie jest. Jak się czujesz? Chciałabym się zobaczyć. Jest super, ale ja też nie wiem, mam takie poczucie, że jednak Ada chciałaby coś węższego na dole. Więc trochę coś bardziej kobiecego. Zdecydowanie tak. Na pewno jest wygodna. I piękna jest przez te kropeczki. Ładnie wygląda, ale szukajmy czegoś ale to nie to. Węższego. Musi być coś węższego. Ale tak. Góra chyba jest bardzo ładna. Tak, coś o, podobała. Więc... Był mój wybór taki na początku. Co oznacza to milczenie? Wiesz co, że się bardzo zastanawiam nad tym modelem. Przy takiej dziewczęcej buzi ona dodaje się... takiej... zmysłowości, kobiecości ta suknia. No właśnie się zastanawiam, czy nie jest zrobiło się za poważnie. Ja myślę, że to wycięcie i pióra, one dodają takiej lekkości tej sukni. Gdyby... A niech pani mi da rękawki piórkowate, a nie te piórka ze środka. Dobrze, maskuję wszystko po obiadku. Ale co u ciebie ma maskować? Bardziej ja się właśnie zastanawiam, czy... Nie za poważne. Mimo, że ma to marszczenie i te piórka. Znaczy, wyglądasz dla mnie super elegancko i z taką klasą. I to jest taka dla mnie suknia jak z czerwonego dywanu. Właśnie, a nie na ślub, prawda? A trochę mam wątpliwość, czy to jest dla ciebie suknia na ślub. A kurde, co my tu robimy? To za taki asymetryczny efekt? Znaczy, jakby kocham tę prostotę, ale chyba nie. Zobaczmy to połączenie. No, zobaczmy to. Zobaczmy. Zdobna góra i gładki delikatny. Bo one do końca nie działają, mam wrażenie. Dobra, ja jeszcze przyniosłam takie dwie. A my już w kolejnej propozycji. O, to powiesi sobie pani te. Czy tu już lepiej? No, idę to zobaczyć, lubię z dystansu.
O! Jest troszkę tego błysku, ale też ten gładki dół. Fajnie, tylko że tu mamy sytuację, że ona jest na nią trochę za duża i ten spód nie jest dostatecznie opięty. Ale gdyby był ładnie opięty, to wygląda mega ciekawie. Jest trochę połączenie i błysku, i tej gładkiej spódnicy. To fajne jest. Jeszcze mam w głowie jeden model, szukam go. A wy, ale mierzcie jeszcze, bo ta jest super propozycją. Ale pomierzcie jeszcze coś, a ja jeszcze poszukam takiej jednej, którą mam w głowie z gładkim dołem. No, co do tej zupełnie nie jestem przekonana. To jest kompletnie nie to. Przyniosłam jeszcze jedną, oczywiście nie tą, której szukałam, bo tamtej jeszcze nie znalazłam, ale przyniosłam taką ładną, piękną rybę, ale piękną przyniosłam. Naprawdę piękną. Dobra, zaraz przymierzymy. Tu idzie coś ciekawego. No, pokazujcie, pokazujcie już. Dobra, zobaczmy. Ale czadersko. Połączenie też tego romantyzmu z błyskiem. Oh my god. Jak się czujesz? Za dużo. O Boże, ale jest ładnie. Naprawdę? Ładnie. No. Za duże trochę te aplikacje tu się wydaje. Wiesz, one są po prostu wyraziste. Oh my god, ale są ładne, aż się tak zawiesiłam, mam chyba głupią minę taką. Na maksa mi się podoba. Też podoba. I tak pięknie wygląda ten krój z tym prostym przodem i z tym tiulem, który pojawia się tam z tyłu i po bokach. Po prostu wow. Mierzymy jeszcze dalej, ale ta mi się mega podoba. Boję tej góry zabudowanej, ale dół jest gładki, co mi się bardzo podoba. Znaczy, no, mi się generalnie podoba bardzo klasyka, więc jeśli ten dół troszkę by faktycznie zebrał może jeszcze, no bo ona jest za duża, no to ta byłaby w porządku. Góra jest co prawda zabudowana, ale wydaje mi się, że coś takiego bardziej. Ale mało się świeci, wiesz? No, trochę tak, na górze mogłaby bardziej. Że za delikatna. Że coś za mało się dzieje. W takim kształcie, naprawdę. Dobrze się czuję też taki. Na pewno bym taki wybrała. No i teraz mamy podobną sytuację z tą suknią, która była troszeczkę bardziej zdobna. Błyszcząca, zdobna. To jest, no na razie najlepsze. Ta jest ciekawsza, to wycięcie. Ta jest bardziej zachowawcza. Mhm. Ta jest ciekawsza. No dobra, jak chcę tą, to robimy tą. Jakoś mnie tak, kurczę, kupi. Znalezienie balansu między suknią prostą, gładką, o której mówiła, a takim modelem, który po prostu pozwoli też wybrzmieć jej urodzie, to było trudne. No to nie, mamy. No to chyba najlepiej. Właśnie tak jak chciałaś, żeby góra świecąca, dół prosty. Mhm. Bardzo ładnie się układa też. Tak, wydaje mi się, że to jest takie super połączenie tych dwóch sukienek, bo jeżeli chodzi o ozdobę, czyli że góra ozdobiona, dół nie, ale też z jednej strony ta wewnętrzna warstwa jest dopasowana, a ta wierzchnia warstwa jest bardziej fruwająca, powiedzmy. A jak ty się w niej czujesz? No najlepiej. Najlepiej. W świecie. Bardzo, bardzo fajnie. To samo, co powiedziałeś, że to jest takie połączenie dwóch światów, można powiedzieć, bo jeśli ktoś chce na przykład właśnie troszkę bardziej tutaj rozkloszowaną, czy powiedzmy literkę A, no to ma dzięki temu ten tiul, dzięki temu tiulowi ten efekt. A w środku jest ta warstwa przylegająca, dzięki czemu przebija jednak kształt sylwetki, tak. Na czym mi zależało. Bardzo ładna, zdobna góra, to co mi się podoba, to te aplikacje, które przechodzą też na dół, na spódnicę. Zabudowane co prawda troszkę tutaj, ale mimo wszystko dobrze wygląda. Plecy,
zdobne, fajne, że jest V. Mm-hmm. Teraz ta suknia jest na ciebie trochę za duża, więc są spięte, ale jeżeli nie będą spięte, to to wycięcie na plecy jest trochę głębsze, a wydaje mi się, że spokojnie możesz odsłaniać te plecy, prawda, tak, dziewczyny? Tak. Może pokazywać tej linię dekoltu z tyłu. Nawet wygląda tutaj, super. Jakbyś miała wycięte, też by było ładnie. No, jest naprawdę fajne. Jak byłyśmy tam, słuchajcie, na zapleczu i mierzyłyśmy te suknie, ja mam trochę inną swoją faworytkę. I tak walczyłam trochę ze sobą. Które tylko tutaj, troszkę. Adę zaprezentować. Pomyślałam oczywiście, że to musi być spełnienie jej marzeń i gdzieś tam ta suknia na pewno bardziej zgadza się z tym, o czym Ada od początku mówiła. Ale trochę jest mi żal rezygnować z tej, która mi się tak bardzo podobała. A może byś wyszła jeszcze w tamtej? Mogę. Co? Jak już widziałaś Tom, już jesteś zadowolona, to... Dobrze, możemy spróbować oczywiście. Jest szalona. Jest szalona? Dobra. Nie taka jak ta wasza, ale też jest. Zakładaj. Tak, dobra. Zakładaj. A zakładaj. No to spróbuj. Dobra. To będzie prezent dla mnie. Dobrze. Ładnie też stałam. Ładnie, nie? Podkreśla tą figurę. Ja zakochałam się w innej sukni. I nawet jeśli to nie jest wymarzona suknia Ady, to bardzo chciałam, żeby dziewczyny ją w niej zobaczyły i żebyście wy zobaczyli ten model, bo on jest wyjątkowy. Chyba ją widziałyśmy. No widziałyście, tak, oczywiście. Ale na tobie wygląda oczywiście lepiej niż na wieszaku, więc... No. I tak, no oczywiście. No i co? To jest bardzo ładna sukienka. Ja nie jest to. Jak Ada ją tam mierzyła, to od razu powiedziała, Boże, za dużo się błyszczy, świeci. Ale mi się tak podoba, że chciałam wam pokazać. To jest bardzo ładna sukienka, ale czuję, że to... No nie wiem, nie jest to. Nie do końca chyba to jesteś ty, co? Nie jak, do końca, jak, Ada. Nie wiem właśnie, jak ty się czujesz, bo właśnie, mi tak. Się w niej... Podoba mi się góra, podoba mi się to, że tutaj jest... ta aplikacja błyszcząca się kończy i jest tylko ta siateczka, ale no... Mi wydaje się, że to jest piękna sukienka na czerwony dywan. Na czerwony dywan mamy inne typy. Na czerwony dywan. Tak, jeszcze lepsze typy na czerwony dywan. Tam tak, zdecydowanie. Ale powiedzcie mi, jak wam się podobała w ogóle Ada w tym kolorze? W kolorze tym bardzo. A mi właśnie nie za bardzo. Nie? Ja wolę ją w bieli. W takiej śmietance. Tak. Ja jestem bardziej team biel. Mi też. Tobie pasuje, ale jakoś w bieli wyglądasz bardzo elegancko. Ta jest bardziej kobieca, z takim właśnie naciskiem na kwiaty, może właśnie czerwony dywan, ale nie, widzę cię po prostu w bieli, obok gdzieś tam Adam, ale wiadomo, że gdzieś pierwszy, tam obok. Na pierwszym planie i że... No to skoro jest tak miło, wielbię. Gdzieś tam, Adam. To co, moje drogie, mamy 4 suknie przymierzone, każda inna. W każdej, musimy to przyznać, wyglądałaś świetnie. Każda w połączeniu z twoją figurą wyglądała doskonale. Pewnie bardzo wiele kobiet ci teraz zazdrości takiego wyglądu, ale nie zazdrości tego, że musisz podjąć decyzję. Oczywiście masz moment na to, żeby przemyśleć, którą suknię wybierzesz, a już teraz zaproszę cię na metamorfozę. Będziesz musiała tam zdradzić, która suknia jest tą twoją ukochaną, bo pod ten konkretny model będziesz miała stworzoną całą stylizację, piękną fryzurę, makijaż, a my umieramy z ciekawości, jak będziesz wyglądała w finale. Nie, dziewczyny? Zdecydowanie. Tak. Czy możesz być jeszcze trochę ładniejsza, dużo ładniejsza, czy nie do poznania? Tego się dowiemy za parę chwil. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Mamy kciuki. Chcę tylko powiedzieć, że czwarta jest najładniejsza. Taka tam sugestia. No dobrze. Nie musisz jej brać pod uwagę. Nie, nie musisz. Dobra, dziękuję ci bardzo. Dzięki. Leć. I zobaczcie, teraz się ona odwraca, no idzie. No, ten się ciągnie, ładny. To jest dramaturgia, to jest piękno, o Boże. Nie zwróciłam wcześniej uwagi, że ten tren jest też zdobiony. Tak. To bardzo dużo daje. No, ładnie. Dajcie nam jeszcze 2 minuty, zmienimy wszyscy zdanie. Jest wspaniale, super.
Mam nadzieję, że chociaż udało mi się zasiać taką delikatną wątpliwość co do tej trzeciej sukni, że ta czwarta może troszkę zamiesza jej w głowie, bo naprawdę warto rozpatrzyć ten model, bo on jest niepowtarzalny. Zaczynamy finał. Zobaczmy, na którą suknię postawiła Ada. Pewnie wy obstawiacie trójeczkę. Trójkę. Ja trójkę. Trójkę, ale albo... waham się pomiędzy jedynką. Jedynka i trójka, ale trochę bardziej trójka. Okej. Okay. Ja trzymam kciuki za czwórkę, ale tak jak miałabym obstawić, myślę, że to może być trójka. No i zobaczmy, może nas zaskoczy. Przekonajmy się. Sprawdźmy, czy pięknie wygląda w wybranej przez siebie sukni. Ado, zapraszam! Zrobiona! Jak ty pięknie wyglądasz! Wow, jakie loki glam. Jaki glam! Nie, bardzo ładnie wyglądasz. Wyglądasz i ta fryzura jak gwiazda. Jesteście zaskoczone suknią? Wyborem chyba wcale, nie? Nie, suknią obstawiałyśmy, ale włosy jakie masz ładne. Fale są piękne. Patrzcie, jaka spinka. Nie, bardzo ładnie. Ślicznie. Czy tego, jak się czujesz w takim wydaniu, Ada? No, nietypowo, bardzo naprawdę. Makijaż jest piękny, mocny, no ale to jest wyjątkowy wieczór, więc musi być mocny makijaż. No, super. Włosy przepiękne i te dodatki też bardzo mi się podobały, te kolczyki, listki, no i ta spinka tutaj w włosach, ślicznie. Bardzo ładnie. Słuchajcie, wydaje mi się, że udało się spełnić wszystkie marzenia i oczekiwania, bo suknia jest taka, o której od początku Ada mówiła. Wydaje mi się, że uzyskaliśmy efekt wow, piorunujący, jest, tak, piękny, jest efekt wow, elegancki, a jednocześnie zobaczcie, że jakby widzimy piękną Adę, że nie mamy jakiejś kreacji czy stylizacji, która by ją przykryła, tylko wydobyliśmy jakby 100% piękna Ady w Adzie mamy chwilowo. Jest taka delikatna mimo wszystko ta suknia, naprawdę bardzo fajnie wygląda. I to, o czym też mówiłam, że to wszystko jest takie bardzo kompletne, że i ten makijaż pasuje do fryzury i do sukni, to wszystko tworzy taką zgrabną całość. Wszystko no to jest mamy glamour, to jest taki spójny glamour. No, jesteś bardzo glamour dzisiaj. Mamy lekką odmianę od stroju treningowego i biegania po lesie, no to ale... No myślę, że tak biegać bym się nie wybrała, aczkolwiek mogę spróbować, czemu nie? Ja lubię tę odmianę i lubię tę wersję ciebie. Tak samo jak tę sportową, więc myślę, że w życiu najważniejszy jest balans, raz suknia, raz leggings. Oczywiście. Moje drogie, uważam, że to był piękny czas. Ja cieszę się z tego, jak teraz wyglądasz i jestem bardzo usatysfakcjonowana. Mam nadzieję, że masz też takie uczucia jak ja. Tak, bardzo, bardzo, naprawdę bardzo mi się podoba. No ta fryzura, nie mogę się napatrzeć, pięknie wyglądają, naprawdę pięknie, fale. No to moje drogie, ja wam mega dziękuję za dzisiaj. Super doradzałyście. Naprawdę bomba i miałyście odwagę i jaja i próbowały i było błyszcząco i było gładko i było dzisiaj wszystko, tak. Więc bardzo się z tego cieszę. Takie z nas przyjaciółki. No i bardzo dobre okazało się. Poza tym chciałam wam powiedzieć, że mam wrażenie, że to też jest taka stylizacja, która przykładłaby do psu Adamowi. Tak, zdecydowanie. Prawda? Na początku powiedział mniej więcej o takiej sukni i kończymy ten odcinek właśnie taką suknią, o jakiej mówił. Więc tyle się nagłowiłyśmy, a postawiłyśmy na jego opcję. Tak. Jak zawsze dopiął swego. Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkujecie piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze.
Nie ma znaczenia, czy masz małą, czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.